trzeci dzień inspiracji to będzie zaproszenie i to może być zaproszenie na urodziny w stylu Halloween czy na imprezę halloweenową, ale możecie też wykorzystać to jako wkładkę do albumu, ponieważ jest na zdjęcie powiedzmy 9x13, więc tak, żeby to był uniwersalny projekcik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Skorzystaliśmy tutaj z firmy Alchemy of Art. Serdecznie zapraszam. Moja świeczka już powoli blaknie, znaczy w sensie gaśnie, ale może troszkę jeszcze poświeci. Słuchajcie, dzisiaj witam Was serdecznie w kolejnej inspiracji. Dzisiaj będziemy robić zaproszenie urodzinowe w stylu Halloween, ponieważ wiemy, że dzieciaki mają też w tym czasie urodziny i niektóre obchodzą go w tym stylu. Przebierają się, to jest super pomysł na fajne spędzenie czasu. I będziemy robić takie zaproszenie. Słuchajcie, biorę tutaj kartę, arkusz z kolekcji, starej kolekcji halloweenowej z... To Wam wpiszę, jaka to jest kolekcja zeszłego roku od Alchemy of Art. I tutaj jedna ważna rzecz. Jak będziecie robić tą kopertę, to pamiętajcie, że koperta będzie zgięta w ten sposób. Czyli jakby nie możecie sobie zrobić takiego czegoś, bo on będzie wyglądał tak w środku i ona wtedy będzie pod skosem. Więc bierzemy raczej jakiś taki element, który jest taki właśnie jakiś tam pattern. I ja sobie stwierdziłam, że wezmę sobie właśnie tą kratę. No i później zrobimy sobie tą ozdobę i zrobimy sobie kartę w środek, ale na początku pozaginamy sobie tak, żeby wyszło nam to fajne zaproszenie. To jest 20x20 i na początek musimy sobie tutaj wyznaczyć nasze punkty zgięcia. I teraz biorę sobie ołóweczek i linijkę. I słuchajcie, jeżeli chodzi o... Tutaj od razu zrobię na takie rozmiar od razu przy okazji na zdjęcie 9x13, bo być może będziecie chcieli to zrobić jako wkładkę do albumu, to może być bardzo fajna wkładka do albumu, dlatego będzie Wam to od razu wtedy przydatne. No i tak. Tutaj od tych dwóch odmierzamy dokładnie takie same wielkości i od tych dwóch na drugiej stronie tak samo. Tutaj zaczynamy odmierzać od tego brzegu i odmierzamy tak 9 cm i tu sobie tą dziewiątkę wpiszę, bo potem będę to skorować, to będę musiała wiedzieć, która kreseczka jest do której miary, więc tu jest 9 cm i to samo robimy po drugiej stronie, czyli tutaj też odmierzamy 9 cm i z drugiej strony też 9. Można to od razu zagiąć, wtedy będzie nam łatwiej później też znaleźć. Jak nie chcecie tu sobie pisać, to można sobie to teraz zagiąć od razu. Więc tutaj ja sobie zrobiłam taki ciemniejszy rowek, nie wiem czy widzicie. I na tym sobie układam właśnie te kropeczki, czyli ten odmierzony 9 cm, czyli tutaj jest jedno 9, tutaj jest drugie 9. I teraz zaginam. I z drugiej strony tak samo, tu mamy 9 i tutaj mam 9 i tutaj zaginam. Natomiast to jest tych dwóch zaginamy na wysokość 13 cm. Czyli tutaj od tego narożnika do góry robimy 13, czyli tu jest to 13. I tutaj, czyli w tą stronę z kolei robimy po 13 cm. 13. Możemy sobie od razu zeskorować. Tu mamy 13 i tu mamy 13. I teraz z drugiej strony znowu, z drugiej strony z narożnika. Tu mówię, żeby sobie nie pomylić tych, to ja sobie od razu zaznaczam i skoruję. Tu jest 13. I tu jest 13 i też sobie tu zaznaczam, tak, tu jest ten mój ciemny i tu jest ten mój ciemny. No i jeszcze raz, czyli tutaj 13, tu zaginam, tutaj 13, natomiast tutaj 9, tu 9. No i teraz zaginam na tych zagięciach, które sobie zrobiłam i tutaj szerokość nam wychodzi 10 cm. Natomiast tutaj, jak zagniemy tą stronę, to wysokość jest troszeczkę większa, bo jest 16, ale to będziemy przycinać po prostu. No i teraz tak, przyciskam sobie tutaj te rzeczy, tak żeby mi się tutaj dobrze to później odciągało, odcinało.
Pamiętajcie, że teraz możemy sobie tutaj podmazywać tą gumkę. Nie gumkę, tylko znowu z gumką ołówek. Bo tutaj mamy te wszystkie miary, które nam już są niepotrzebne, bo już mamy wszystko pozaginane. I tutaj tak samo. Dobra. No i teraz tak, jeżeli chodzi o wycinanie, wycinamy tutaj te środki. Ja tutaj wycinam tak, żeby ten skór po prostu wyciąć też cały, czyli od lewej części skóra albo od prawej, tutaj od lewej, od prawej, czyli wycinamy całość, tak? Czyli razem z tym skórem, który jest troszkę widoczny, to po prostu to wycinamy z wszystkich stron. W sumie zawsze będziemy jedną stronę przycinać, więc w sumie nie ma teraz potrzeby tego robić, no ale dobra. Niech będzie. Bo tak w razie czego, jakbyście chcieli robić, to tak będziecie robić kopertkę, tak? To może być koperta taka, może być koperta taka. Będziemy robić ją właśnie w tą stronę. No i teraz tak, tutaj będziemy tak w ten sposób wklejać, ale nie chcę, żeby to tak daleko wystawało, bo tu będę miała naklejony jakiś kawałek z właśnie ozdobami. Tu będziemy mieli te ozdoby różne, o tak, o, zaraz wam pokażę, co powycinałam. Więc nie chciałabym, żeby to było jakoś tam wystawało z tej strony, chociaż nawet to nie będzie wystawało. Ale na przykład opadek sobie tutaj przytnę, tu mam akurat ratę, więc to widać, kawałek po prostu, żeby jego nie było widać. Dobra. I teraz tak, nakładam sobie klej, widzicie, to będzie aż dotąd, czyli tutaj sobie nakładam klej na ten kawałek. Można powiedzieć, że tutaj, o, jak sobie tu możecie to zobaczyć, to mniej więcej tak, czyli tutaj sobie nakładam tak na całość i tu na końcóweczkę mogę sobie nałożyć. I tak samo z drugiej strony będzie, a najpierw sobie przyklejmy to. Może tylko jest, żeby się nam tutaj nie wkleił, nie, ten klej tutaj z tej strony nie wylasł, tak tutaj, nie? Więc teraz tu będziemy wklejać, czyli damy sobie tutaj klej, aż dotąd. Tutaj całość możemy oklejać. Tutaj widzicie, sprawdzam po prostu, dokąd mi tutaj będzie to sięgało. Tu oczywiście z tej strony też całość i wklejam. Dobra. Mi Władysława odłożyłam, bo pracowałam na nim i gdzie ja go teraz położyłam, znowu nie mogę zlokalizować. No dobra, trudno. To jest Władysława. No i słuchajcie, ponieważ tutaj mamy 10, czyli z 9 na 13 mamy o 1 więcej centymetr, czyli jak tu będzie 13 zdjęcia, to zróbmy 14 centymetrów. Teraz sobie odmierzam 14 cm i po prostu przycinam sobie, odcinam całkiem tą górę. I tam takie coś zostanie, otwieram, żeby tam się nic nie przykleiło. No i teraz, jeżeli chodzi tutaj o te nasze grafiki, to wycięłam też z tej samej kolekcji. Tutaj myślałam, żeby to wkleić, żeby było widać. Można sobie zaznaczyć tutaj po prostu krzyżykiem, jak tu jest sobota i niedziela, tutaj powiedzmy sobie krzyżykiem zaznaczyć i napisać rok. No i tutaj sobie zrobimy elementy ozdobne. To byśmy sobie może zrobili tak. Tutaj będzie, najpierw może damy tą naszą, gdzie cała tą dziewczynkę wytnę, bo ona jest takim całym tutaj entourage'u, że tak powiem, tym całym tłem. Ale nam to za dużo miejsca zajmie, więc ja sobie po prostu tak wytnę, tak jak jej ten kapelusz. Bo tutaj zakładamy, że to jest na przykład dziewczynki urodziny są, więc tutaj sobie możemy taką dziewczynkę fajną wkomponować. I ona będzie na przykład tutaj. Tutaj damy na przykład takiego. Troszkę, troszkę duża jest. Ciekawe, czy są jakieś mniejsze jeszcze. Spróbuję jeszcze znaleźć, jeszcze troszeczkę mniejszą tą, bo to jest dość duży tutaj ten kawałek. Chociaż jak ją damy tak trochę wyżej, to tutaj też będzie fajnie wyglądało. No i tutaj sobie damy na przykład jednego lizaka z tej strony. Może tak sobie damy jednego lizaka tutaj. Ale to nasz wtedy tu się całkiem schowa. To czekajcie, zrobimy inaczej. Zrobimy może tak. A tutaj może damy tego, ten nasz, o. I tutaj damy drugiego lizaka z tej strony.
Dobra, może za dużo tego. Teraz będziemy przyklejać, to wszystko mi wyjdzie. Tylko tak myślę, że tutaj tą kartę byśmy sobie podkleili na czarny, żeby ona troszkę tak się wybiła, żeby to nie było takie, wiecie, gładziutkie. Ja tu sobie wezmę ten kawałek, bo ja tu sobie odmierzałam właśnie przykładowe, rozmiary sobie sprawdzałam, jakie by robić tutaj właśnie na czarnym. To sobie od razu teraz zużyję i wykorzystam. Bardzo malutką tą rameczkę robię, żeby ją tylko po prostu było widać. Będzie fajniej ta grafika na tym wyglądała, będzie taka, wiecie, widoczna. Nie ma tu za bardzo miejsca na jakieś dodatkowe ozdoby, typu jakiś, wiecie, kwadrat, podbicie i tak dalej. Też jeszcze możemy coś wykombinować, zaraz sprawdzimy, jakby to można było zrobić. Bo też nie chciałabym zakrywać tego, tych konkretnych tu linii, bo one też nadają charakteru tej, temu zaproszeniu, więc moglibyśmy dobrze tutaj przykleić cały taki, wiecie, cały element, no ale zastanowię się właśnie, czy chciałabym, żeby to tak wyglądało. Zrobimy tak. I teraz tutaj przytniemy z tej strony. Dobra. No i właśnie tak się zastanawiam, czy tutaj coś jeszcze robić. Ten torcik jest fajny, bo wiecie, ogólnie tort taki halloweenowy byłby fajny. Ja to zaraz jeszcze trochę potuszę. Tu i przykrywam tą, Roku bym chciała nie przykrywać, bo tu fajnie byłoby wpisać ten rok. Tutaj znajdę troszeczkę mniejszą może tą, zaraz sobie zobaczymy. W sumie to możemy dać tutaj od góry takie, tylko tu nie widać, jak lizak nie wygląda. Może zapuścimy te lizaki. Dobra, zobaczę, czy jest jakaś mniejsza taka do wycięcia. Znalazłam jeszcze dwie takie grafiki. To jest akurat z nowej kolekcji, akurat są takie malutkie, więc spoko. No i teraz tak, tu już sobie przygotowałam, zaraz chwilę będziemy robić miejsce na właściwe zaproszenie. Ale teraz tak, zanim to wszystko zaczniemy robić, to oczywiście muszę przytuszować wszystkie brzegi, ponieważ nie chcę, żeby to było białe. Więc zdecydowanie muszę to wszystko przytuszować. Delikatnie, nie jakoś dużo, ale widzicie, żeby nie było białych brzegów. Tutaj w sumie też możemy troszkę postarzyć. Tutaj sobie zaraz zaznaczymy godzinę i datę urodzin. Ja zrobię akurat 31, bo Hania ma 31. Oczywiście Hania tego nikomu nie da, ale może być nawet na stole jako taka, wiecie, pamiątka. Tutaj sobie wezmę te dwie małe. Najpierw sobie tutaj okleimy. Tak jak widzicie, te wszystkie moje prace inspiracyjne, które ja robię, one są bardzo proste. Ja tutaj nie używam za dużo rzeczy, dodatków. Tu można było jeszcze jakieś fajne folie poddawać, jakieś kalki, ale to sobie zostawiam na moje warsztaty raczej, albo na moje inspiracje na kanale, a tutaj raczej staram się to zrobić bardziej tak w przystępny sposób, żebyście każdy z Was poczuł się zainspirowany i powiedział: o, ja też tak umiem, też tak mogę, też tak zrobię, mam to i to i tamto. Jak ja to zacznę tu kombinować jakieś cudawianki, połamanki, no to wiecie, część z Was nie będzie mogła wziąć udziału, a w tym naszym Halloweeku i tak nie ma nas jakiejś wielkiej ilości. Jeszcze to cały czas w Polsce jest kontrowersyjny temat, dlatego właśnie ja staram się go przedstawić w taki naprawdę fajny, przystępny sposób, żeby pokazać, że to może być super zabawa. I teraz sobie tutaj tylko przykleję na to zaproszenie tu. I teraz już będziemy przyklejać sobie może na trójdystansie, na dystansie. Wezmę sobie tutaj dystans pod tą naszą dziewuszkę i tutaj sobie wytniemy. Może wytniemy taki prosty kwadrat na środek i troszkę tam na ten jej, jak on się nazywa, kapelutek. Będzie to, żeby to też było, wiecie, stabilne, że to wszystko nie latało nam na tym zaproszeniu. Tak jak mówię, jeśli nie zaproszenie, z tego zawsze można zrobić wkładkę do albumu i po prostu tutaj zdjęcie wsadzić, a to całe wsadzić na przykład do kieszeni w albumie, więc to nie jest tylko na zaproszenie, ale ja akurat tutaj w formie właśnie zaproszenia. Nie chcę tego roku tutaj skasować, żeby było widać ten rok. I teraz tak, w sumie to jakbyśmy się tak tutaj przycisnęli z tymi lollipopami, też mogłyby być, no ale przesłonią trochę
nam ten, jak on się nazywa, torcik, to tego za chwileczkę sobie tu zrobimy jakiegoś mniejszego. Tutaj sobie może przykleję tak na tą delikatną końcówkę, tutaj tą pierniczę, znaczy babeczkę. Babeczki też się kojarzą właśnie z tymi, z urodzinami oczywiście. I teraz sobie tutaj tylko przykleję na środek tego. Troszkę za wąski zrobiłam ten dystans, no ale nie szkodzi. I tego sobie przykleimy tutaj troszkę tak na dystansie. O. Dobra. I teraz tak, jakby to tutaj dać jeszcze wkomponować. W sumie to nie musi być jako lizak pokazane. W sumie byłoby fajnie jako lizak. Może też go przykleimy, bo on nie może tak być sam, bo on jest taki luźniutki, że on tutaj się raz odpadnie. Więc musimy sobie go tutaj troszeczkę podkleić, ale w sumie jak go tutaj troszeczkę tak podkleimy i wytniemy z taką bardzo małą rameczką, żeby nie było, nie rzucało się to nam mocno w oczy, tylko żeby go usztywnić, to ja myślę, że będzie spoko. Ja tu wytnę ten kawałek. I teraz z malutką rameczką. Malutką rameczką będziemy sobie tutaj wycinać, bo jednak fajnie by było widać, że to jest lizak, nie? A nie jakieś tam po prostu ozdoba. Bo jednak urodziny to są słodkości. Takie tam różne. Dzisiaj się zaproszenie raczej robi, wiecie, jak się idzie na jakąś salę zabaw, to tam dostaje się zaproszenie, ale może jeszcze wrócą czasy, że będziemy robili urodziny w domach. Wiem, jak to u was jest, bo mnie już zaczyna powoli to denerwować. To takie wszystko po prostu zastaw się, a postaw się. I wymyślanie na te urodziny, zamiast po prostu spotkać się z dzieciakami razem. No ale to już tylko moje może zdanie. Dobra, wiecie co? Ja go tutaj podbiję. Główkę mu podbiję, ale tą nóżkę dokleję po prostu tak, jak jest. Wtedy po prostu nie, on będzie trójwymiarowy, ale nie będzie z kolei taki cieniutki podniesiony. Więc robimy tak, tutaj przykleimy to, tu, ale tu przykleimy w ten sposób. Czyli tutaj sobie włożymy, a tutaj tak. No torcik się tam troszkę, nie wiem, czy będzie widać, czy to torcik jest, ale dobra. Może nie widać, czy to torcik, no trudno. Dobra, i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o wkładkę. No to jest zaproszenie, więc ja wycięłam wkładkę taką na styl, że tak powiem, no bo tutaj będzie tylko napis, tak? Jedyne co, to tylko musimy troszeczkę skrócić, żeby wystawała, ale żeby nie była za bardzo nie wystawała, czyli tak mniej więcej. I teraz tak, tutaj zrobimy sobie wycięcie, ale teraz nie wiem, jak to dobrze robić, bo chciałam zrobić takie też tutaj wyciąć, żeby wiecie, wsadzić białą kartkę, tylko wiecie co, to zrobię, a potem pomyślę. To są takie, wiecie, kawałki, które wkładamy po prostu w wkładkę, żeby pisać czarnym, ale właśnie jak my ją tutaj włożymy, to ona będzie aż dotąd tutaj, a nam chodzi o to, żeby tu jeszcze była taka fajna łapka. W sumie możemy tą łapkę zrobić z kółeczka, bo myślałam o innym, chciałabym, żeby tu była wstążka jeszcze. Poczekajcie, muszę teraz troszkę pomyśleć, bo mam jakby pomysł w głowie. Teoretycznie to wiem, jak to można zrobić. Dobra, teraz robimy tak. Bierzemy sobie kółeczko. I raczej takie małe. Słuchajcie, ja mam kółeczko z wykrojnika. Ono ma 2,5 cm szerokość. A nie, przepraszam, 4. 4 cm. I bierzemy ten sam papier, z którego robiliśmy naszą
kopertę. Tylko teraz nie wiem, czy tu mam jeszcze ten kawałek gdzieś w tej kopercie, czy muszę wziąć nowy papier. Nie, nie mam, bo przecież myśmy robili całe. Całego robiliśmy. Może sobie tak wezmę stąd, żeby... Dobra, i teraz tak, składamy to sobie na pół. Nie musi być jakoś idealnie na pół, to i tak będzie po dwóch stronach, że tak powiem, oddzielnie. Po dwóch oddzielnych stronach. Oj. I teraz tak, będziemy to przyklejać tutaj, ale właśnie, ponieważ my chcemy, żeby tu jeszcze kartka weszła, powiedzmy nawet choćby dotąd, to przyklejamy tylko tył, a z przodu dosłownie tylko kawałek. Tak, żeby można było wsunąć tą kartkę. Robimy to na środek. Na środek i przytrzymam. Idę teraz sobie po... W sumie nie idę. Biorę sobie teraz do zakładania ćwieków. Przesunęłam. Nie wiem, co ta myszka tu robi, słuchajcie. Ale wiadomo, ja tu pracuję przy komputerze. Słuchajcie, to się jeszcze cały czas pali. Bierzemy sobie ćwieka. Nie mam niestety żadnych takich pomarańczowych ćwieków. Muszę sobie pokupować jakieś kolory, bo jakoś tak mało używam. No ale właśnie, nie mam pomarańczowego, więc staje mi albo biały. Bo różowy mi tu nie przyjdzie. Ale może być fioletowy przecież, zobaczcie. Przecież to jest Halloween. To taki lila róż, bym powiedziała. No i teraz, oczywiście jak nie możecie założyć ćwieka, bo nie macie możliwości, jak najwyżej to robię, bo tutaj jeszcze wejdzie mi kartka. Jeśli nie macie możliwości założyć ćwieku, bo nie macie nic do zakładania ćwieków, no to po prostu robimy tylko dziurkę bez ćwieka. Bo jakby to nie jest konieczność, ale ładnie wygląda. I teraz idę po stróżeczkę. Tak jak Wam mówiłam, ja w tym roku chciałam troszeczkę tak te prace mojego ujednolicić może. Więc używam takiej samej wstążki, której używałam do jednego już z projektów, ale znowu nie powiem do jakiego, bo nie wiem, który projekt będzie jako pierwszy, więc nie chcę tu Wam zdradzić. W każdym razie przekładam sobie tutaj tą wstążeczkę, żeby tak było to bu. I tutaj sobie odetnę tak od skosa. Malutki kawałeczek taki. I teraz bierzemy sobie sznureczek. I tutaj związujemy przy samym, przy samej końcówce. Teraz najpierw zrobię pętelkę. Teraz w nią włożę ten naszą. Tą. I tutaj zaciągnę na samym dole. O. Mocno. Możemy zrobić cupełek, żeby to się nam nie rozwiązało. Tu oczywiście można jeszcze jakieś dać te, może by było dać jeszcze, jak się nazywa, jakieś wiszące dyndadełka i tak dalej. Czekajcie, bo jeszcze nie zrobiłam tutaj w koło. Bo to wszystko takie niezamknięte. Okej. I tutaj też żałuję, że nie zrobiłam tego, bo tutaj ten kształt też jest fajny i ja lubię, jak ten kształt jest widoczny, ale już nie potuszowałam. Tutaj też widzicie, po co to tuszowanie się nam przydaje właśnie, bo byłoby widać ten skos tutaj. No a tak nie widać, no ale już trudno. No ale żeby właśnie tutaj pisać, to musimy wziąć białą karteczkę. Wolę chyba wziąć kremową, bo biała to będzie bez sensu wyglądała. Także można było napisać teraz zaproszenia i muszę ją szyć. Sobie przycinam ją na szerokość. Troszeczkę mniejszą niż ten nasz czarna, ta nasza czarna baza, że tak powiem. Ja dałam znowu ołóweczek. Tu jest, to przycinamy ją na szerokość, tak? I na wysokość na razie ją też dam tak, ale będzie trzeba ją trochę przyciąć. Bo ona się po prostu tam za bardzo nie zmieści. Na razie ją sobie, może zrobimy tak, albo dobra, przycinę ją na razie tak, jak jest tutaj, powinna być. Bo teraz zobaczycie, że jak my będziemy tu wkładać tą kartkę, to ona wchodzi tak tutaj. Będzie mi się ta końcóweczka tutaj dotarła. Może tak zrobię, bo i tak będę od góry oprzecinać.
tu wchodzi kawałek, tak. Tu wchodzi, tak. A, dobra, już pamiętam, to musimy odtąd dotąd, sorry, musimy to zmniejszyć. Wybaczcie, bo przypomniało mi się, że to musi być tutaj od tych kresek do tych kresek, czyli tutaj od tych tutaj, wiecie, od brzegu do brzegu, żeby ona się nam tu zmieściła, ale to może być troszeczkę mniejsze, czyli tak tu przycinam. Przypomniałam zupełnie, już tak dawno nie używałam tego wykrojnika, znaczy tego dziurkacza, nie wykrojnika. Czyli jeszcze raz tutaj wkładamy jedno i tutaj drugie. O. No i teraz słuchajcie, musimy to przykrócić, żeby nam weszło pod to, ale żeby się jeszcze za ten. Więc ja myślę, że tak dotąd możemy, bo chodzi tylko, żeby tutaj jeszcze się nam udało to włożyć. A z drugiej strony, żeby wsadzić też tu pod to, widzicie? O, tak. Czekajcie, zrobimy to w ten sposób i zobaczymy. W sumie nawet nie musimy tego tu wkładać. Dobra, musimy to przyciąć. To jest maksymalnie, gdzie mogę włożyć, ale tu jeszcze narożniki mi wejdą. Troszeczkę w lewo. O, tak to zrobimy. I teraz znowu muszę przyciąć z tej strony. Sorry, że tak, słuchajcie, przycinam, ale chodzi o to, że musimy wiedzieć w sumie z góry. Z góry musimy wiedzieć, ile nam tutaj wejdzie tej kartki, a tu z kolei to musimy przyciąć tak, żeby było maksymalnie dotąd, nie? Maksymalnie do tych dołu tych dziurek. Więc teraz chyba już będzie ok. Spróbujmy. Najpierw włożymy sobie tutaj. O, teraz tutaj. Ok. Oj. To wiecie, dlaczego to robię? Dlatego, że mi się tak nad tym zaproszeniem, że tak powiem, tyle czasu poświęciliśmy na nie, że szkoda by było, żeby to było zapisane i to poszło do śmieci, no bo to będzie wtedy jednorazowe, tak? A tak jak ktoś to dostanie, takie zaproszenie, to zawsze będzie mógł wymienić tą kartkę i wysłać komuś normalnie jaką kartkę halloweenową albo zrobić cokolwiek takiego, wiecie, z tym fajnego, nie? Tylko wyciągnie kartki i będzie jakby do użytku. No i mamy zaproszenie. Teraz tylko tutaj zaproszenie, a tu oczywiście na naszej okładce dla przykładu pokażę Wam tą datę, tylko muszę znaleźć fajnym, jak to będzie wyglądało, jak to będzie żelowy, czarny żelowy. Zaraz znajdę i wpiszemy. Dobra, znalazłam. Tutaj możemy pisać, powiedzmy, że to będzie, nie wiem, piątek. I tu możemy na przykład wpisać godzinę 18, tutaj 2024, a tu możemy napisać październik i na przykład możemy tak zrobić, 31 październik. Tu jest, to będzie wtedy wypada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, piątek, 18 i taki rok. No i takie zaproszenie możemy wybrać. Ja tutaj sobie tylko jeszcze potuszowałam tą kartkę w środku. Ją oczywiście też można ozdobić, zrobić jakąś maską fajnie, fajnie maską zrobić. Wiecie co, może zróbmy to jeszcze. Kurczę, bo mi się teraz kojarzy, żeby to będzie fajnie wyglądało. Jakbyśmy zrobili delikatnie. Ja pokażę Wam, jak zrobić taką delikatne wykończenie maską taką, która teoretycznie jest mocna. Pokażę Wam jeszcze nowej maski. Chociaż pokażę Wam część nowej maski, bo to będzie, będziecie widzieć. Zrobimy sobie maskę, którą już powinniście byli zobaczyć, nową. Sprawdźmy tylko scrapcade tu i scrapcade tu. I teraz bierzemy tylko dwa szare, albo kolory jakieś takie bardzo bladziutkie. Nie muszą być nawet, na przykład może być ten pomarańcz, którego używaliśmy. Gdzie ja mam ten pomarańcz? Tu jest pomarańczowy. I na przykład pomarańcz i na przykład może jakiś delikatny fiolet. Ja tutaj wezmę w tym wypadku violet. Będzie taki bardzo delikatny. I zobaczcie, zrobimy sobie takie ozdobne
są zdobne tutaj. Może dajcie, jak się kończy, słuchajcie, to jak to jest to przycięte, to będzie łatwiej i wtedy dopasujemy sobie bezpośrednio kolejną maskę, czyli dokładnie tutaj przykładamy tak, jak się tu kończy i tu kończy i bierzemy sobie w sumie ten, to będzie troszkę, weźmiemy sobie ten. To jest taki lila, ale on jest dość mocny jak na Distress, ale bardzo delikatnie to robię, słuchajcie. Więcej mi zostaje na masce niż tutaj na tej naszej, na tej naszym kartce. I to wydaje się, że tu nic nie widać, ale to będzie widać, ja wam gwarantuję. O, zobaczcie, robimy sobie taki jeden kawałek. O, delikatnie. A tutaj pomarańczem zrobimy sobie drugi. I tutaj, tak jak mówiłam, musimy tutaj dopasować idealnie tą końcówkę i tą, czyli tutaj tę końcówkę i tą, i tą. Uuu, podnieść się. Tutaj na dół i tutaj z boku. Przykładamy. I delikatnie zaczynam tutaj nakładać właśnie od maski, czyli tutaj na maskę nakładam. Pierwsze uderzenie jest w maskę, dopiero później schodzę na kartkę, żeby ona była bardzo żeby to było bardziej delikatne. Tu możemy też nawet zrobić tego małego delikatnego. Bo chodzi tylko o to, żeby był tylko taki delikatny. Tu możemy potem pisać normalnie, ale zobaczcie, bo całej nie robię. Ale zrobimy sobie tylko jeszcze prawy narożnik. Może żeby tam było widoczne od góry. I znowu przykładam dokładnie do narożnika. Teraz znowu robimy tutaj tym. Też staram się najpierw na maskę wejść, a potem na nasz papier. W sensie na maskę, w sensie wiecie, na maskę, nie? Żeby nałożyć. Okay. I drugi na toperki. I znowu do prawej, do góry przykładam. I znowu. Najpierw zaczynam od maski, potem schodzę i ściągam tą maskę, tusz na maskę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej masek, to oczywiście zapraszam do mnie do sklepu, tego na różne okazje znajdziecie te maski. I zobaczcie. Super to wygląda. I takie zaproszenie, no kurde, kto by nie chciał takiego zaproszenia dostać, słuchajcie, no ja bym chciała na pewno. I na pewno bym to wykorzystała później i dała komuś jakąś kartkę pozdrowieniową w tym halloweenowe życzenie. Albo włożyłabym właśnie sobie plik zdjęć, może w mniejszym rozmiarze, żeby nam się na spokojnie zmieściło. Plik zdjęć z tych urodzin i włożyłabym do tej koperty właśnie. Także to może być taka, wiecie, dlatego właśnie męczę się tutaj, żeby włożyć tą, bo to jest dość istotne, jak ona tutaj będzie. Bez niej nie byłoby tak fajnie, bo tak jak mówię, to bez niej byłoby do wyrzucenia później, gdybyśmy... Ten kawałek oczywiście, bo okładka nam zostanie, nie? Ale ten kawałek byłby do wyrzucenia. A tak, to ktoś to później wykorzysta. Także, kochani, dzisiejsza inspiracja znowu, jak chcecie ją sobie potraktować, tak potraktujcie, gdybyście chcieli powalczyć o nagrody. O nagrodę główną, że tak powiem. A tutaj możecie zrobić po prostu zaproszenie halloweenowe jakiekolwiek. Możecie zrobić taką kopertę, możecie zrobić w ogóle urodzinowe, nie musi być halloweenowe. Wiadomo, że halloweenowe jest lepsze, no bo to mamy klimat Halloween, całej tej naszej zabawy. Ale żeby nie, żeby też osoby, które nie za bardzo uczczą, że tak powiem, świętują Halloween, też mogły wziąć udział, to oczywiście nie musi być to halloweenowe. Także tak wygląda moje zaproszenie urodzinowe. Dziękuję wam bardzo za uwagę, sprzątam i do zobaczenia. Serdecznie zapraszam do dołączenia do teamu Scrapcade, w którym znajdziesz dużo treści dodatkowych. W teamie VIP Elite jest już około 200 filmów, a wesprzeć moje działania tu na kanale możecie również w opcji Podziękuj Twórcy pod każdym z filmów. Także bardzo wam dziękuję za każdy komentarz, każdego lajka, waszą obecność na kanale i zapraszam na pozostałe moje filmy i oczywiście na jutrzejszą inspirację.